Halo, czy jestem już live? Czy jestem już live? Cześć kochani, siemanko, siemanko, siemanko. Witam Was w kolejnym odcinku naszych live'ów, które prowadzę razem z Wojtkiem Hamerą. Nasz dzisiejszy odcinek wartościowych rozmów przy kawie będzie dotyczył tematu potęgi podświadomości, prawa przyciągania, będzie dotyczył afirmacji. Będziemy dzisiaj na ten temat rozmawiać, ale poczekamy jeszcze chwilkę, żeby było nas więcej. Oczywiście te osoby, które nie dały rady być na live, teraz nie będą miały możliwości uczestniczyć, teraz będą mogły sobie obejrzeć to później, więc kochani, jeśli możecie, czekam na Was, widzę, że na razie jest 7 osób, dobra, czekam jeszcze. Przywitajcie się z nami, cześć Norbert, jak zwykle nasz stały bywalec, cześć Norbert, cześć, witam Cię. Słuchajcie, kochani, przedstawcie się wszyscy, kto z nami jest, napiszcie w komentarzu pod tym live'em swoje imię i skąd nas oglądacie. Cześć Patrycja, cześć, cześć. Patrycja, czy Ty dalej jeszcze we Francji? Tak? Jeszcze z Francji nas oglądasz, czy już jesteś w innym jakimś miejscu świata? Jestem ciekawa, daj znać. Hej, hej, kochani, przedstawiajcie się, jak macie na imię, skąd do nas tutaj przybywacie na tego live'a, skąd nas oglądacie i za chwilę przechodzimy do konkretów. No więc, kochani, dzisiaj będziemy mówić o tym, na czym polega afirmacja, na czym polega prawo przyciągania. Powiem Wam tak, mogłabym przeczytać mnóstwo różnych książek i podzielić się z Wami cytatami, informacjami z tych książek, ale nic by to nie dało, jeśli na własnym przykładzie nie miałabym przerobionego tego tematu. Więc będę się dzisiaj z Wami dzielić swoimi doświadczeniami, bo bardzo umiejętnie, mogę powiedzieć, od kilku już lat wykorzystuję, nie chwaląc się, właśnie sztukę afirmacji i prawo przyciągania w swoim życiu. Na ten temat dzisiaj będziemy rozmawiać z Wojtkiem. Mam nadzieję, że będzie nas więcej. Słuchajcie, jeśli możecie, udostępniajcie tego live'a, udostępniajcie. Niech więcej osób zobaczy. Wiem, że dużo osób chciałoby zmienić coś w swoim życiu. Na ten temat dzisiaj będziemy mówić, jak myślami przyciągać i kreować swoją jakby podświadomość, żeby przyciągała rozwiązania w różnych sytuacjach, w różnych problemach, które gdzieś tam przydarzają się w naszym życiu. Tak więc udostępniajcie, kochani, udostępniajcie naszego live'a. A, dobra, Patrycja napisała, że jeszcze z Francji, dopiero w Polsce od 31. Dobra, okej, okay. Udostępniajcie, te osoby, które nas widzą, niech udostępniają dalej, bo w grupie siła, niech się tutaj kumuluje energia, cześć Basia, niech się skumuluje energia na tym naszym live'ie i niech idzie w świat, niech będzie nas więcej. Kochani, udostępniajcie tego live'a, a teraz już zapraszam Was. Wojtek, heja, siemano, Wojtek, jesteś. Witajcie. Jesteś już. Cześć. Delikatnie cześć, dzisiaj słońce poślepia, czuję się jak gwiazda. W tych naszych live'ach, które robiliśmy w ostatnimi czasy, często przewijam. No. Coś cię przycięło delikatnie, jak albo gwiazda? To mój. Tak, czuję się jak gwiazda, bo dzisiaj plesze słoneczne na mnie. Spoko, dobrze cię widać, teraz jest w porządku. Słuchaj, wiesz co, często w tych naszych live'ach przewija się temat afirmacji, pozytywnego myślenia, pozytywnego nastawienia, przyciągania tego, czego się pragnie. No i stwierdziłam, że chyba najsensowniej będzie, żeby w ogóle powiedzieć od samego początku, na czym to polega. Zdecydowanie masz rację, faktycznie w tych naszych live'ach. Halo, Martynka jest. Poczekaj jeszcze, Norbi, weź sprawdź, czy tam wszystko w porządku z tym przesyłem. Wybaczcie, mieszkam w lesie, moi drodzy, więc może być tak, że w pewnym momencie mogę stracić zasięg internetowy i zostaniecie sami, ale słuchajcie, nie zostawiam Was na pożarcie lwom, bo zostawiam Was ewentualnie z Wojtkiem, jak przez chwilę nie będzie mnie słychać, to Wojtek będzie ogarniał kuwetę naszą. Jak mówi coach Mike. No dobra. Postaram się. No więc co to jest?
Kochani, dajcie znać na czacie, czy nas widać, czy nas słychać. Nie wiem, czy to jest wina mojego internetu, czy to coś od strony Martyny. Kochani, jestem już z powrotem. Dajcie mi znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Napiszcie w komentarzu, czy mnie widać, czy mnie słychać. A jeszcze musimy chwilkę poczekać. Kochani, jestem już z powrotem. Dajcie mi znać, czy mnie widać. Dobra, chyba jestem, bo właśnie wyłączyłam siebie. Dobra, ok, wyłączyłam siebie. Więc chyba widać, chyba słychać. Ok, słuchajcie, wracamy do tematu. Dzisiaj. No mamy jakieś takie niestabilne łącze internetowe, mam nadzieję, że już nie będzie więcej problemów, musimy sekundkę jeszcze poczekać na Wojtka, niemniej jednak tak jak wspominałam kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać o prawie przyciągania i o afirmacji, o tym w jaki sposób kreować tą swoją rzeczywistość zupełnie świadomie, bo możemy to robić, to jest możliwe. O, moja prawa ręka o technicznych spraw zresetowała internet i może teraz już będzie działać. Dobra, okej, okay. Jest Marcin dołączył, więc chyba jest wszystko w porządku. Dobra, jest już Wojtek. Wojtek, jak tam? Słyszysz? Widzisz? U mnie jest w porządku. Dobra, okej, okay. Już tutaj pomoc techniczna ogarnęła sprawę. Także powinno być dobrze. No dobra, słuchajcie, od czego zaczniemy? Zacznę może od tego, bo chyba nie było słychać, jak mówiłam, że ja od wielu już lat wykorzystuję prawo przyciągania w swoim życiu i tak naprawdę afirmacje towarzyszą mi codziennie w moim życiu. Nauczyłam się tego dzięki Josephowi Murphy'emu. Joseph Murphy, potęga podświadomości, sztuka afirmacji, przeczytałam kilka jego książek. Ktoś pewnie też kojarzy książkę Sekret, taką bardzo znaną,
w której też jest napisane, w jaki sposób kreować to swoje życie, żeby szło po naszej myśli. Niemniej jednak, na czym to w ogóle polega? Polega na tym, że to, o czym myślimy, to, co dominuje w naszym codziennym życiu, te myśli, one tworzą naszą rzeczywistość, przekładają się potem na to, co dzieje się w naszym życiu, więc powinno się myśleć pozytywnie, dobrze, powinno się myśleć, tak, na Netflixie jest film Sekret, tak, racja, jest taki film, właśnie na podstawie tej książki też fajna historia opowiedziałam, dzięki za podpowiedź, Norbert. Więc teoretycznie powinno się myśleć pozytywnie, żeby też to, o czym myślimy, pozytywne te rzeczy odzwierciedlały się w naszym życiu. Powiedz mi, Wojtek, jakie ty masz doświadczenia? Bo ja już mogłabym, wiesz co, cały dzień opowiadać o tym, o tych swoich przemianach, jakie przeszłam, stosując afirmacje. A powiedz mi, jak to było u ciebie, bo wiem, że też mocno siedzisz w tym temacie. Ja też często używam afirmacji i to nie jest, że robię to na przykład od tygodnia, bo jeśli sięgnę pamięcią, to robię to praktycznie od samego początku, gdzie dziś zacząłem działać biznesowo. Oczywiście wtedy na samym początku nie do końca wiedziałem, z czym się w ogóle wiąże ta afirmacja, jak ona jest istotna tak naprawdę, ale teraz ja ją na co dzień stosuję w momencie, kiedy na przykład stawiam sobie jakieś cele, czy to życiowe, czy też biznesowe, bardzo często używam afirmacji potęgi podświadomości, dlatego że wiem, że po prostu to, co sobie w głowie ułożymy, to po prostu się za chwilkę spełnia, tak? I to nie tylko dlatego, że tak pisze w książkach, że ktoś mądry to wymyślił, tylko faktycznie tak się dzieje. Wszechświat zawsze nam daje to, czego mocno pragniemy. Już nawet jeżeli sięgniemy już tak do źródeł takich czysto psychologicznych, no to w ogóle sama afirmacja z łaciny affirmatio w psychologii są to w ogóle zdania, które bardzo mocno wpływają na przekonywaniu siebie w myślach na swój własny temat, więc afirmacja nie tylko jest ważna w biznesie, ale jest ważna tak naprawdę o tym, co sobie w ogóle sami myślimy. Na swój własny temat, bo jeżeli dam zwykły przykład, wiele osób na przykład mówi coś takiego, Jezu, jaki jestem beznadziejny, jaka jestem beznadziejna, w ogóle nie zwracając na to uwagi, że tak naprawdę nasz ludzki mózg koduje w tym momencie to zdanie, i wtedy wszystko, co się dzieje, no to po prostu robimy beznadziejnie. To nie chodzi też, wiesz, o to, żeby stać przed lustrem i popadać w taki narcyzm, żeby siebie samo uwielbiać, ale warto jest często wspominać o tych swoich dobrych rzeczach, że siebie po prostu akceptujemy takim, jaki jesteśmy, bo każdy z nas ma i te wady i zalety, no, od tego się nie odejdzie, tak? Ale jeżeli my mówimy w kategorii dobrej o siebie, czyli afirmujemy siebie jako osobę mądrą, jako osobę wykształconą, jako osobę uśmiechniętą, to tacy jesteśmy na co dzień. Powiem ci, Wojtek, że mówisz o narcyzmie, a ja podążę tropem tego, czego naucza Rafał Mazur z Jaskiniowca. On mówi zawsze o tym, że umiarkowany narcyzm jest nam potrzebny do przeżycia i jest zdrowy. I powiem wam tak, to co Wojtek powiedziałeś, jest bardzo istotne, że afirmacja ma dotyczyć ciebie, więc ważne jest właśnie w kreowaniu tej swojej rzeczywistości, żebyśmy zawsze mieli na uwadze to, jakiego ja siebie widzę. W filozofii funkcjonuje, mówi Marcin, podobne pojęcie nazwane higieną myśli. To a propos tego, co mówiłeś, że mamy wpojone z dzieciństwa, nie wiem, z domu, ze szkoły, z otoczenia, w jakim się wychowaliśmy, mamy wpojone różne programy. Słuchajcie, ja tutaj sobie zaznaczyłam w potędze podświadomości taki cytat właśnie o tych programach, bo pewnie każdy z was kiedyś gdzieś tam słyszał słowa typu, zgubiłam, dobra, mam, od chwili narodzin tak naprawdę, słuchajcie, jesteśmy bombardowani i ustawiani sugestiami. Sugestia, afirmacja to tak naprawdę też taka trochę autosugestia i jest coś takiego jak heterosugestia, czyli sugestia, która pochodzi od drugiej osoby, od kogoś obcego, nie od nas samych, tak? Autosugestia to jest to, co ja myślę o sobie, a heterosugestia to jest coś, co myślą inni na mój temat. No i na pewno od małego żeście słyszeli takie zdania. Słuchajcie, piszcie,
tutaj na naszym czacie, pod tym live'em, kto z Was, dajcie od razu łapkę w górę i napiszcie tak na czacie, jeśli kiedykolwiek usłyszeliście takie słowa. Ja Wam powiem, mogę się podpisać praktycznie pod wszystkim. Nie potrafisz, nigdy do niczego nie dojdziesz, nie wolno Ci, nie uda Ci się, nie masz najmniejszych szans, nigdy nie masz racji, to bez sensu. Nieważne, co potrafisz, liczą się znajomości, tak? Nieważne, jaką szkołę skończysz, liczą się tylko ci, którzy mają pieniądze i władzę. To bez sensu. Świat schodzi na psy. Nie warto się wysilać. Każdy, kto zarabia pieniądze, jest złym człowiekiem. Ludzie, którzy dorabiają się pieniędzy, są przestępcami. Tylko przestępcy czarną robotą są w stanie zarobić wielką fortunę. Czy ktoś z Was kiedykolwiek słyszał coś takiego? Bo słuchajcie, to są takie powszechne sugestie, które powtarza się gdzieś w społeczeństwie. Na pewno czy w szkole, czy w rodzinie, czy w otoczeniu swoim własnym, czy w pracy słyszeliście. Jest coraz gorzej, jesteś na to za stary. Po co kończysz studia mając 40 parę lat? Jesteś na to za stary. Kurczę, chcesz mieć uprawnione dziecko, masz 45 lat, po cholerę dziecko, jesteś na to za stara. Życie to udręka. Miłość jest dobra dla gołąbków, miłość nie istnieje. Miłość jest dla głupków. I tak nie wygrasz. Uważaj, bo się zarazisz. A propos koronawirusa. Uważaj, ludziom nie można ufać. I tak dalej, i tak dalej. Ktoś z Was słyszał? Tego przykładów, Martyna, naprawdę jest dużo. Poczekaj, Wojtuś, bo tutaj ja widzę, że nikt kompletnie nie spotkał się z taką sytuacją w swoim życiu, bo widzę kompletną pustkę na czacie. Nikt nie chce się przyznać, że kiedykolwiek coś takiego słyszał. No dobra, okej, kochani, może będzie Wam raźniej. Ja słyszałam praktycznie wszystkie te zdania. Wojtek, jak było u Ciebie? Wiesz co, tak próbowałem wyłowić z tych zdań, których nie usłyszałem i chyba nie ma, bo ja wielokrotnie, wiesz, to słyszałem w swoim życiu i prywatnym, i tym zawodowym. A na co ty się w ogóle, chłopie, porywasz? Przecież to jest bez sensu. Zająłbyś się czymś innym. Pamiętam nawet moje bliskie otoczenie w momencie, kiedy zacząłem, wiesz, poważnie pracować jako doradca do spraw odszkodowawczych, które robiłem to przez 12 lat. Ja to setki razy, wiesz, słyszałem, ale po co ci to? Idź do uczciwej roboty, zatrudnij się w Lidlu, tam będziesz wspaniale, zostaw to dziadostwo, nie słuchaj tych ludzi. No i wiesz, co sobie się zadziało, gdybym tych posłuchał wtedy tych pseudopodpowiadaczy? Zobacz, ja zobacz. Wiesz co, i gdybym ja tych ludzi, Martyna, posłuchał w tamtym okresie, to mówiąc prosto do grudek, dzisiaj byłbym w czarnej dupie. Bo być może bym dzisiaj siedział gdzieś w jakimś miejscu, które nie do końca jest dla mnie wygodne, i tego live'a myślę, że dzisiaj bym z Tobą nie przeprowadzał. Ale dzięki temu, że ja tych podpowiadaczy nie słuchałem, podobnie jak Marcin, dzisiaj jestem w miejscu, w którym jestem, co nie oznacza, że ja nie mam pokory do świata, bo ja mam bardzo dużą pokorę do świata, tylko przez tą autosugestię, przez tą afirmację, że ja już wtedy sobie zaprojektowałem, wiesz, co bym chciał, kim bym chciał być, że chciałbym mieć dobre garnitury, mieszkać w fajnym domu, mieć dobrą rodzinę, wspaniałą, kochającą żonę, której jeszcze nie mam, ale zaraz ją będę miał, no to dzięki temu jestem w dobrym, odpowiednim miejscu. I fajnie, Marcin tu napisał cudowne zdanie. Zawsze to ludzie, co nic nie osiągnęli, mówią. Brawo, Marcin, właśnie. Ludzie, którzy nie osiągnęli nic w życiu, zawsze będą nas potępiać. Bo zobacz nawet, co się dzieje. W Polsce taka istnieje mentalność, taka dziwna, że jak ktoś podjeżdża fajnym autem, jakimś wypasionym, to nie mówi się, kurde, ale fajne auto, jak ja ci gratuluję, stary, że jeździsz takim dobrym wozem, tylko się mówią, złodziej, okradł, miał znajomości, hejt, taki w ogóle hejt, taki żal się, taki dupości, ale bym to nazwał. To właśnie Marcin dobrze powiedział, bo tak naprawdę, słuchajcie, najtańsza lekcja to jest czyjaś rada. Najłatwiej. A rady lubią dawać wszyscy.
Rady lubią dawać wszyscy, nagle okazuje się, że jesteśmy otoczeni przez samych ekspertów, każdy chce dawać nam radę. Wiecie co? Ja ostatnio na Facebooku widziałam takiego fajnego posta właśnie w tym temacie i wiecie co? Ja wychodzę z założenia, jak ja sobie z tym radzę, ja po prostu proszę o radę i słucham i biorę do siebie tylko rady ludzi, którzy są w miejscu, w którym ja chcę być, gdzie ja wiem, że dążę do tego, żeby osiągnąć to, co ci ludzie osiągnęli, czy w życiu, czy w biznesie, czy nie wiem, swoje hobby wykonują, czy w rodzinie, cokolwiek by to było. Ja słucham rad tylko ludzi, którzy przeszli tą drogę, mogą mi powiedzieć rzeczywiście, czy idę w dobrym kierunku, czy może jednak powinnam swoją drogę skorygować. Ja tylko takich ludzi słucham. Nie obchodzą mnie rady ludzi, którzy nie osiągnęli tego, co ja chcę osiągnąć, więc jeśli, słuchaj, ja chcę zarabiać, nie wiem, 1 000 000 miesięcznie, to ja nie będę się pani Heni ze spożywczaka słuchała, a pani da spokój i tak dalej, pani powinna to i to i to zrobić. Ja, mnie to nie obchodzi, co ona mówi, dlatego że ona nie zarabia 1 000 000 miesięcznie, więc co ona może mnie nauczyć? Przede wszystkim rady powinniśmy brać od ludzi, od których chcemy słyszeć rady. Powiem wam tak, Milena napisała, oczywiście, że słyszałam, iść do pracy normalnej, albo nie dźwigniesz się z tego, że za słaba jesteś, za mało wiesz, za mało umiesz, no i najlepsze, i tak się nie nauczysz. Oczywiście Milena sama wiesz, że jesteś przykładem na to, że wszystko się da i wszystko można zrobić, tylko kwestia nastawienia i tego, żeby olać ludzi, którzy trują cię jadem dookoła i mówią, że ci nie wyjdzie. To jest takie programowanie. Oni byli zaprogramowani przez społeczeństwo, wiadomo, nasze społeczeństwo ma ciężką historię, bo jeszcze nasi dziadkowie, pradziadkowie pamiętają czasy wojny, nasi rodzice pamiętają komunę, więc nie było łatwo. Ci ludzie po prostu zawsze byli gdzieś tam zaszczuci i wiesz co, w biednym kraju ci, którzy tym bardziej gdzieś tam nie byli z jakichś bogatych rodzin, wykształconych i tak dalej, często rodzice czy dziadkowie musieli gdzieś pracować na służbie u jakichś bogatszych ludzi, tak, nawet będąc małymi dziećmi, to oni jakby, wiesz co, no nie mieli takiej możliwości, żeby z mlekiem matki wyssać wiarę w siebie i to, że może im się udać. I niestety przekazywali to dalszym pokoleniom. I co? I to się odbija wszystko na nas teraz. Tak, tu masz rację, wiesz, to w jakim my środowisku zostaliśmy wychowani, jak później sobie z tym poradziliśmy, ma olbrzymi wpływ, bo przecież ja też pamiętam doskonale, jak chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, to też często słyszałem od nauczycieli, od kolegów, oczywiście kolegów, no to cudzysłów bardzo duży koledzy, bo to byli tylko takie wujki dobra rada, którzy mi nigdy dobrze nie życzyli, mówili, o Jezu, jaki ty jesteś beznadziejny, ty w ogóle w piłkę grać nie umiesz, ty jesteś taki, ty jesteś siaki, ty owaki. I to zostało w pewien sposób gdzieś tam zaprogramowane do mojego umysłu i będąc, wiesz, nastolatkiem, ja naprawdę miałem dosyć marne zdanie na swój temat, najchętniej to bym się gdzieś skrył pod szafą, żeby mnie nie widziano, dlatego, że byłem właśnie zaszczuty, że wbudowano mi, wpojono mi do głowy, jaki jestem do dupy, za przeproszeniem, tak? W momencie, kiedy zacząłem rozumieć, czym jest ta afirmacja i takie dobre podejście, taka czystość umysłowa, wtedy się zaczęły dziać rzeczy magiczne, wtedy okazało się, że ja wcale się nie boję, że ja wcale nie jestem taki do dupy, że jakoś tam w tą piłkę nożną umiem grać, no co prawda akurat sportowcem nigdy nie zostałem, no ale grałem w tą piłkę, tak? Grałem, kopałem, biegałem, cieszyłem się. Dzisiaj prowadzę z tobą wspaniałego live'a, prowadzę wspaniałą grupę ludzi, współpracuję z polską firmą DuoLife. Tylko dlatego, że ja pewne rzeczy, pewne mechanizmy zacząłem rozumieć, zacząłem analizować. Kompletnie się nie przejmuję tymi wujkami dobra rada, tymi paniami z zalady, które nic w życiu nie osiągnęły i prawdopodobnie nie osiągną, bo są swoim własnym, ja to nazywam zawsze, pierdziszewie i rzucają mądre rady, tylko same ze swoim własnym życiem nie potrafią kompletnie nic zrobić. Ale słucham bardzo uważnie, z wielką pokorą osoby, które w jakiejkolwiek dziedzinie swojego życia osiągnęły jakieś dokonania, bo tym tropem trzeba iść, trzeba zawsze naśladować, wiesz, tych ludzi, którzy faktycznie dają dobry przykład, czy to aktorów jakichś wybitnych, czy wybitnych filozofów, takich ludzi powinno się naśladować, na takie osoby zwracać uwagę. Jak to mówi Napoleon Hill,
mówił w swojej książce o traści mózgu, w swoich książkach pisze, czyli o tym, że musimy się otaczać ludźmi, którzy albo są już w miejscu, w którym chcemy być, albo dążą do tego samego miejsca, w którym my chcemy być, bo wtedy, wiesz co, idziemy w jednym kierunku, tak? Takimi osobami pozytywnymi, które będą cię ciągnęły do góry, trzeba się otaczać. Niemniej jednak dobrze tutaj Marcin powiedział i Milena jeszcze dołożyła swoje 5 groszy, zaraz wyświetlę. Dla szarych ludzi to są wygodne usprawiedliwienia, czemu nic nie zrobili ze swoim życiem, nic więcej. Dokładnie, to jest to, że oni chcą ciebie ściągnąć do swojego poziomu, gdzie są sami, w swojej strefie komfortu są, które jest im wygodnie, nauczeni, tu jest mięciusio, cieplusio, oczywiście, bo sukces wiąże się z tym, że trzeba by było wyjść z tej strefy komfortu, nie wiem, cokolwiek zrobić ze swoim życiem, podjąć jakieś decyzje, ale łatwiej jest być w tym cieplusim, mięciusim pierdolniczku, jak to ty tam powiedziałeś. Słuchajcie, jeszcze Milena na to: oni mi nie zapłacą rachunków. Ja to zawsze też mówię, nie słuchaj ludzi, co mówią na temat tego, czym ty się zajmujesz, jaką pracę wykonujesz, a jeśli robisz to w social mediach, to tym bardziej jesteś na hejt narażony, dlatego że to nie oni włożą ci kość do garka. Jak to oni zaczną ci robić co miesiąc przelewy takie, żeby cię zadowalały, no to wtedy możesz zacząć się zastanawiać nad tym, czy może by posłuchać czegokolwiek, co mają do powiedzenia. A najwięcej do gadania, do opiniowania mają ci, co najmniej wiedzą i najmniej doświadczyli. Wiecie, to też wynika z tego, jeśli to są nasi bliscy, to wynika z tego, że oni boją się tego, że po prostu się zawiedziemy, że się rozczarujemy, że podwinie nam się noga, boją się tego, że upadniemy i będziemy zdruzgotani, że coś nam nie wyszło, chcą nam oszczędzić porażki. No ale generalnie, słuchajcie, wiesz, jesteśmy dorośli, jak byliśmy mali, to te wszystkie cudze sugestie, rzeczywiście, byłeś mały, nie wiedziałeś, co to jest podświadomość, świadomość, nie byłeś w stanie się bronić, bo często to, co słyszałeś, pochodziło z ust ludzi, którzy byli dla ciebie autorytetem. Nie byłeś w stanie się bronić, brałeś to do siebie, ale teraz, jako dorosły człowiek, możesz w 100% postanowić, że od dzisiaj to ty będziesz decydował o tym, jak wygląda twoje życie. Bo właśnie o to chodzi w prawie przyciągania i na tym to wszystko polega. Jeszcze Wojtek, tylko jeden cytacik, bardzo ważny, który powinna była w sumie na samym początku przeczytać. Oczywiście Joseph Murphy, Potęga Podświadomości. Słuchajcie, że życie powinno być przygodą. Ja to zawsze mówię, że w życie powinno się z przyjemnością grać. Wszelkie problemy, jakie napotykasz na drodze, to powinieneś traktować jak sytuację do rozwiązania, tak jak w grze. Jak rozwiążesz jakąś sytuację, jakiś problem, no to czeka ci jakaś nagroda, idziesz do góry, tak? No i cytat brzmi tak: życie powinno być przygodą, życie powinno być spełnione, życie powinno być czymś więcej niż tylko zwykłym egzystowaniem. Większość ludzi jest jednak tak bardzo zabiegana, usiłując przeżyć z dnia na dzień, że nie dyrektuje się cudem życia. Ludzie doświadczają tak naprawdę tylko ułamka radości i możliwości, jakie może dać im wszechświat, jakie może dać im życie. To jest smutne. Jeszcze, ja jeszcze na chwilkę powrócę do tego wpływu ludzi na nas. Tak mi się przypomniała taka scena z polskiego filmu Alternatywy 4 Barei, gdzie była scena, jak młoda kobieta wieszała u siebie w domu firanki w kolorze brązowym i przyszedł właściciel domu, anioł, i mówi, że on powiesił zielone, żeby ona to zaraz zmieniła, a ona się go zapytała tam dlaczego, wywiązała się jakaś rozmowa, czy się ona go ignorowała, a on jej powiedział wprost, że jeżeli ona powiesiła brązowe, a on zielone, to będzie to wyglądało jak gówno w lesie, czyli sugerował jej, żeby po prostu to ściągła i zmieniła. Do czego zmierzam? No to jest często tak, wiesz, że ludzie, pojawiają się jacyś ludzie, którzy próbują na nas wpłynąć, bo im jest tak wygodniej, bo sobie siedzą w jakiejś swojej strefie komfortu i im jest tam być może świetniej, dobrze i wygodniej, ale nie zastanawiają się nad tym, że być może ta sama sytuacja, ten sam fotel dla nas będzie kompletnie niewygodny. No bo przecież ty, jako kobieta, pewno chodzisz w szpilkach, tak? Zdarza się pewno, że chodzisz w szpilkach. Gdybyś w tym momencie powiedziała: Wojtek, załóż szpilki, bo one są super wygodne,
No okej, ja nie mam wątpliwości, że dla ciebie jako kobiety są być może i wygodne, ale ja sobie siebie nie wyobrażam w szpilkach kilkunastu centymetrowych, bo pewno bym połamał nogi. I pewno na odwrót, gdybym ja ci powiedział, Martyna, ubierz moje dżinsy, takie fajne, wytarte, wypasione, takie wiesz, metalowe, to też niekoniecznie by ci w nich pasowało, tak? No i to jest właśnie kwestia, że ludzie często nie rozumieją, że twój świat może być zupełnie inny niż świat mój. To, co dla ciebie jest białe, dla mnie niekoniecznie musi być białe, bo dla mnie może być zielone w bordowe kropki, tak? Dokładnie. Dokładnie, ale to już teraz płyniemy w temat jeszcze bardziej konkretny. Ja tak sobie pomyślałam, słuchajcie kochani, zaraz będziemy mieli dla was ćwiczenie do zrobienia, ale bardzo was proszę, żebyście udostępniali tego live'a, jak oglądacie nas, to klikacie udostępnij, niech inni zobaczą, o czym my tutaj dzisiaj gadamy, może komuś to uratuje skórę, komuś zmieni życie. Słuchajcie, jeszcze taki cytacik dzisiaj, ja uwielbiam Josepha Murphy, więc dzisiaj będzie trochę cytacików, o tym, że człowiek jest jak magnes. Wielu ludzi zamknęło się na własny potencjał, ponieważ nie wie o istnieniu tej skarbnicy nieskończonej inteligencji i bezgranicznej miłości, która kryje się w ich wnętrzu, a przecież możemy czerpać z tej nieskończonej inteligencji bez ograniczeń. Namagnesowany kawałek żelaza jest w stanie unieść ciężar dwunastokrotnie przekraczający jego wagę. Jeśli jednak ten sam kawałek żelaza zostanie rozmagnesowany, nie poruszy nawet opiłka. Podobnie jest z ludźmi. Namagnesowani, czyli ci, którzy, słuchajcie, stosują afirmacje, prawo przyciągania, którzy poją się swoje ciało, swój umysł, napawają się wszystkim, co dobre, mają pozytywne nastawienie, to są ludzie namagnesowani, mają wielką wiarę, niezachwianą pewność siebie, wiedzą, że przyszli na świat po to, żeby odnosić sukcesy i zwyciężać, i oni będą je przyciągać, jak ten magnes, który jest w stanie naładowany przyciągnąć 12 razy więcej niż sam waży. Ale z drugiej strony, zobaczcie, no, ci nierozmagnesowani, czyli ci, którzy nie mają tego pozytywnego nastawienia, którzy nie mają świadomości o prawie przyciągania, o afirmacji, żyją sugestiami innych, a jest tak dużo tych ludzi niestety, są dręczeni przez ciągłe jakieś obawy i wątpliwości. Co może człowieka w dalszym postępie, powiedzmy, życia sprowadzić do tego, że będziesz żył z dnia na dzień, bojąc się tylko o to, czy zachorujesz na koronawirusa, czy nie, czy jeszcze przeżyjesz ten miesiąc, czy nie przeżyjesz. I twoja egzystencja będzie tylko na tym polegała, żeby unikać zagrożeń i byleby do jutra, byleby do jutra. Wiesz co, to jest fajna kwestia, którą poruszyłaś, wiesz, o tej energii, bo już od dawien dawna wiadomo, nawet w fizyce kwantowej są pewne stwierdzenia, czy chociażby tacy naukowcy jak Albert Einstein udowodnili, że słowa przez nas wypowiadane to jest nic innego jak czysta energia, więc jeżeli my się nakręcimy źle i źle sami o sobie myślimy, no to takie rzeczy do nas po prostu trafiają. Wystarczy troszeczkę zasięgnąć literatury naukowej, żeby zobaczyć, że te słowa i te myśli w ogóle, które się kumulują w naszej głowie, one są niezwykle, niezwykle ważne, no bo przecież jeżeli się coś panicznie czegoś boimy, no to wytwarzamy energię, tą energię taką złą energię, złe myśli, zła energia i wtedy te złe rzeczy znacznie szybciej do nas przyciągają, ale oczywiście człowiek w tendencji zawsze mówi, że to nie jest jego wina, tylko zwala winę, a to na zły los, a to na jakieś zbiegi okoliczności, no nic się takiego nie dzieje. Jeżeli my chodzimy po ulicy i szukamy krzywych krawężników, to jest wielce prawdopodobne, że zaraz znajdziemy ten krzywy krawężnik i się po prostu na nim wykoprytamy, tak? A jeżeli idziemy tacy z nastawieniem, że my jesteśmy dobrzy, z dobrą energią, to ta energia po prostu od wszechświata idzie. No to nie ma, wiesz, wielkiej jakby filozofii. Można oczywiście na ten temat rozmawiać godzinami, ale już zostało to bardzo dawno temu udowodnione. Bardzo ale dawno. Teraz Wojtek, co zrobić? Bo teraz przejdźmy do... Dobra, jeszcze tylko Marcina wyświetlę. Warto zrozumieć, że myśli mają konsekwencje w naszej podświadomości, tak samo jak zdarzenia. Dokładnie tak. I powiem wam, że to jest trochę tak, że jak mówi Joseph Murphy, nasza świadomość jest kapitanem statku. Nasze ciało, podświadomość,
to jest załoga i statek. I to, co kapitan, czyli świadomość, to, że myślę teraz w tej chwili o tym i o tym, to tak jakbym jako kapitan świadomie wydawała rozkazy swojej załodze, swojemu statkowi, żeby płynął w tym i w tym kierunku, a podświadomość, jako że jest tą załogą i tym statkiem, będzie, nie będzie w ogóle kwestionować moich rozkazów świadomych, tylko będzie płynąć w tamtym konkretnym kierunku. Dlatego ważne jest, żeby być świadomym kapitanem. Słuchajcie, jak to zrobić, jeśli ktoś na przykład jest w kompletnie czarnej dupie i dopiero zaczyna się zbierać, zaczyna odkrywać to, że jest coś takiego jak prawo przyciągania i zaczyna zastanawiać się, heja, czy moje życie może wyglądać trochę bardziej komfortowo, no to powiem wam tak, u mnie też nie zawsze było tak, że miałam pozytywne nastawienie, bo ja generalnie byłam kiedyś malkontentem, lubiłam bardzo dużo rozmyślać i tak dalej, sentymentalną, smętną muzyczkę lubiłam, ale teraz już tak nie jest, tak? Zmieniłam po prostu swoje nastawienie, więc żeby zmienić nastawienie z tego tylko po prostu tej byle jakiej egzystencji na nastawienie pozytywne, musisz zbudować w swojej główce filtr. Żeby zbudować w swojej główce filtr, to musisz czytać, słuchać, oglądać pozytywne materiały, czytać pozytywne książki, które będą wprowadzały coś dobrego do twojego życia. Ja na przykład nie oglądam horrorów. Wybrałam tą drogę świadomie, chociaż kiedyś lubiłam się bać, lubiłam horrory, ale wiecie co, w pewnym momencie i Fryderyk Karzek z klubu 555 wiem, że dokładnie to samo ma, bo kiedyś o tym mówił, ja świadomie postanowiłam, że po cholerę ja mam się bać, horrory we mnie wywołują tak, wyrzut dopaminki, adrenalinki, ale to są tylko i wyłącznie negatywne emocje i wzbudzanie strachów, więc ja świadomie podjęłam decyzję, że nie oglądam telewizji, wiadomości, nie słucham radia, słuchajcie, nawet nie słucham radia w samochodzie, dlatego że zaraz jak minie pioseneczka, która jest całkiem fajna, to się okaże, że albo mam wrzody żołądka, że albo mam hemoroidy, albo że ktoś tam poszedł strajkować gdzieś, albo że kogoś zabili, więc ja po prostu unikam. I jak już mam czegoś na przykład słuchać, to wolę sobie włączyć gotową playlistę. Jeśli mam coś obejrzeć wartościowego, to wolę wejść nawet na tego, powiedzmy raz na jakiś czas, Netflixa i obejrzeć coś, co jest konkretnie w temacie, który mnie interesuje, który da mi jakąś wartość, który... Wiesz co Martyna, z tym strachem? Pozwól, że ci wejdę słowo, z tym strachem poruszyłaś bardzo fajny, wiesz, temat, bo ja sam się złapałem na jednej rzeczy kilka lat do tyłu, ja też przestałem oglądać horrory, mimo że się godzinami zaczytywałem książki o tematyce horroru, wiesz, Stephen King, mnóstwo tego czytałem, mnóstwo filmów oglądałem, jak chyba obejrzałem wszystkie horrory z lat 90., jakie tylko były możliwe i zauważyłem jedną rzecz kilka lat do tyłu, obejrzałem taki horror, teraz jakieś parę lat do tyłu był tego remake, obraz Doriana Greya. To był film o człowieku, który gdzieś tam ludzi mordował, ale żeby on był nieśmiertelny, to nie starzał się on, tylko starzało się jego odbicie w postaci nie lustra, tylko w postaci obrazu. I słuchaj, ja sobie tak ten strach zaadoptowałem do siebie na tamten moment, jak oglądałem jeszcze horrory, że ja, słuchaj, przez kilka lat bałem się luster, bałem się obrazów, autentycznie, taka fobia powstała, ja po prostu za każdym razem, jak widziałem obraz albo lustro, to miałem taką paranoję, wiesz, że zaraz mi wyskoczy ta sama osoba. Naprawdę. I to ja już byłem wtedy, wiesz, dorosłym człowiekiem, bo to miałem 20, wiesz, kilka lat, ale zobacz, do czego doprowadziła mnie właśnie taka negatywna energia. I w momencie, kiedy już postanowiłem też, że kończę z takim dziadostwem, nie będę tego oglądał, rzeczy, które mnie po prostu w ten sposób nakręcają, nagle się, słuchaj, ja poczułem taki stan, jakbym, wiesz, gdzieś pływał. Ja się po prostu czuję radosny. Bardzo podobny sposób, Martyna, ja też unikam wiadomości lokalnych, dzienników, dlatego że tam jest taka papka, tam robią po prostu nam papkę, tam nie ma nic pozytywnego, a nawet jeżeli jest jakiś skrawek pozytywny, to zaraz są jakieś sensacje negatywne, że tam wybuchło to, tu się zepsuło tamto, tamten zachorował na to. Ja się zawsze, wiesz, śmieję, oglądając czasami z musu reklamy, no bo jak oglądasz gdzieś telewizję, gdzieś i tą reklamę, wiesz, podświadomie wrzucą, nie zawsze to kontrolujesz, śmieję się zawsze z tego, że wtedy, kiedy ja jem obiad, to oni mi puszczają reklamę leku na hemoroidy proctoglyvenol. I wiesz, co się dzieje wtedy, Martyna?
Ja za automatu się za przeproszeniem skrobię po pupie. Podświadomie, nawet tego nie kontrolując. I w ten sposób właśnie takie sugestie niedobre na nas wpływają. My często o tym zapominamy, ale w momencie, kiedy słuchasz pozytywnej muzyki, otaczasz się naprawdę fajnymi ludźmi, takimi energetycznymi. Słuchasz, czytasz dobre książki, bywasz w dobrym towarzystwie, bądź chodzisz na spacery, nie wiem, z psem, robisz coś takiego, wiesz, z energią, to okazuje się, że twój zwykły dzień wcale nie jest zwykłym, tylko on jest świetny, taki kolorowy, on nabiera barwa, nie tylko takie czarno-białe na zasadzie jakimś mnie Panie Boże stworzył, takim mnie masz, tylko wiesz, wtedy ci się wszystko chce, wszystko ci się chce, masz nowe pomysły, jesteś kreatywna, wtedy zupełnie to inaczej wygląda. Czyli kochani, pierwszy etap to jest to, żeby stworzyć sobie takie przyjazne środowisko, w którym będziemy otaczać się ludźmi, będziemy świadomie przebywać z ludźmi, którzy nas wspierają, akceptują to, co robimy, żebyśmy przestali słuchać sugestii ludzi, którzy nie chcą naszego dobra i nie chcą iść w tym samym kierunku, w którym my chcemy iść. Jeszcze tak, słuchajcie audiobooków, naprawdę warto, mnóstwo jest tego gdzieś w internecie, darmowe, nawet na YouTubie. Jeśli masz jakiś cel w swoim życiu, albo w ogóle kompletnie nie wiesz, co masz robić w swoim życiu, a chciałbyś trochę lepiej, żeby te twoje życie wyglądało, to zacznij sobie słuchać różnych rozwojowych, związanych z rozwojem osobistym materiałów, jakieś książki związane właśnie z rozwojem osobistym. Wejdź na mój kanał YouTube'owy, mój drogi, moja droga, zobacz sobie moje filmiki. Właśnie, jeszcze tak, trzeba dbać o tą swoją higienę psychiczną. Kolejna rzecz to jest dobra, ja tutaj sobie zapisuję. Musisz sobie ustalić, czego ty chcesz i jaki chciałbyś być. Musisz sobie to ustalić, na spokojnie zaplanować, co chcesz osiągnąć w swoim życiu w każdej sferze. O osiąganiu celów, o ustalaniu celów też mieliśmy live'a jakiś czas temu. Znajdziesz na YouTubie, znajdziesz na moim profilu. Ustal sobie, czego chcesz i kim chcesz się stać. Wyidealizuj sobie tą swoją wizję siebie, wyobraź w szczegółach, poczuj zapach, poczuj smak, poczuj wiatr, zamknij oczy, wyobraź sobie sytuację, w której jesteś tym idealnym człowiekiem, którym chcesz być, w tym idealnym świecie, który chcesz, żeby wokół ciebie gdzieś tam był, żeby cię otaczał. Zapisz to sobie w pamięci, zrób sobie zdjęcie w pamięci, zapisz to wszystko na kartce, bo pamiętaj, ważne jest to, wszystko, czego pragniesz, kim chcesz być, żeby było spisane na kartce. Od dawien dawna wiadomo jest, że to, co człowiek napisze, co zobaczy, to zupełnie inaczej pamięta, dużo lepiej, tak? A chodzi nam o to, żeby twoja świadomość cały czas przypominała sobie o tym, kim chcesz być i co chcesz osiągnąć. Dlatego są takie fajne ćwiczenia. Piszesz sobie na kartce swój cel, swoje jakieś marzenie do spełnienia, do zrealizowania, na przykład ważę 20 kg mniej, powiedzmy ważę 60 kg, no i piszę to sobie na kartce i ja chowam tą kartkę, słuchajcie, do portfela, jak idę do sklepu, płacę, wyciągam kartkę i czytam, ważę 20 kg mniej, ważę 60 kg, jest, jestem zajebista, szczupła, piękna, heja, heja, nie? I przyklejasz to sobie na lodówkę, przyklejasz to sobie na lampkę nocną. Postaraj się, żeby ta informacja, ta twoja afirmacja, bo to jest ta twoja afirmacja, tak? Właśnie to, ważę 60 kg, jestem zdrowa. Z każdym dniem jestem coraz zdrowsza, z każdym dniem palę coraz mniej papierosów, z każdym dniem piję coraz mniej wina, z każdym dniem jestem coraz lepszą żoną. Z każdym dniem jestem coraz lepszą matką, z każdym dniem zarabiam coraz więcej pieniędzy, z każdym dniem jestem coraz bardziej bogatsza, z każdym dniem poznaję coraz fajniejszych, bardziej pozytywnych ludzi. Tak? To jest ta twoja afirmacja, zapisujesz to i czytasz to w ciągu dnia tak często, zwłaszcza rano po przebudzeniu, kiedy jeszcze nie do końca jesteś świadomy i wieczorem, kiedy już jesteś zajebiście zmęczony, wtedy wszystko fajnie trafia do twojej podświadomości. Rób to jak najczęściej tak, żeby zapamiętać to i żeby po prostu klepać to z pamięci, żebyś już nie musiał tego czytać. Ja kiedyś zrobiłam takie doświadczenie, przez 2 miesiące stawałam przed lusterkiem, na początku czytałam z kartki te wszystkie swoje afirmacje,
przyklejone na lusterku, a po dwóch tygodniach mówiłam to z pamięci. Słuchajcie, na początku jest tak, że jak mówisz, jestem bogaty, jeszcze zajebistym samochodem, mam wspaniały dom gdzieś nad jeziorem, ma 10 sypialni, piękne, mam żonę, dwójkę dzieci, fajne dzieciaki, zdrowe, biegają sobie po podwórku. No więc na początku, jak sobie to wyobrażasz, jak to czytasz do siebie, jak o tym myślisz, wizualizujesz to sobie, bo co jest ważne, trzeba sobie to wizualizować, to czujesz się jak oszust wobec siebie, bo wiesz, że tak nie jest. Niemniej jednak, jak mówi Rafał Mazur, jeśli masz już siebie oszukiwać, a słuchajcie, fake it till make it, trzeba cię oszukiwać tak naprawdę, to jest takie pozytywne oszukiwanie. Jeśli już masz się oszukiwać, to oszukuj się pozytywnie. Nie mów sobie, nie potrafię, nie dam rady, nie umiem, nie mogę, tylko mów sobie, dam radę, potrafię, mogę. Mogę to zrobić. Tak, jestem w stanie zarobić milion miesięcznie. Tak, potrafię, zrobię to, mogę. Umiem, mam możliwości, mam predyspozycje. Więc oszukuj się pozytywnie, dlatego że jak będziesz sobie wyobrażał cały czas siebie jako tą osobę, która jest wyidealizowana, ale tu i teraz, że to dzieje się teraz, jak będziesz widział siebie jako osobę bogatą, wykształconą, szczęśliwą, która ma miłość u swojego boku, ma rodzinę, ma zajebisty samochód, jest zdrowa, jak będziesz sobie wyobrażał siebie w każdym momencie swojego życia w taki sposób i będziesz siebie pokazywał do innych też jako taką osobę, to po prostu się nią staniesz. Jak mówi Dan Penia, jeśli pragniesz mieć zajebisty samochód, to idziesz do salonu, dotykasz go, umawiasz się na jazdę próbną, przejeżdżasz się, żeby poczuć to jeszcze bardziej, żeby to twoje pragnienie jeszcze bardziej było płomienne. Słuchajcie, wystarczy tak naprawdę mówić do siebie, czy czytać te afirmacje przez 7 dni, a zobaczycie, że po 7 dniach zaczniecie mówić do siebie w sposób taki z ufnością i z pewnością siebie. Sami zaczniecie wierzyć w to, że jesteście tą daną osobą. Pamiętajcie, żeby afirmacje mówić o sobie, mówić w pierwszej osobie, że ja jestem taki i taki, ja mam to i to, ja robię to i to, ja dokonałam tego i tego. O, tutaj jeszcze, słuchajcie, Tomek napisał, z każdym dniem, pod każdym względem staje się coraz lepszy. Przykład afirmacji z książki Josepha Murphy'ego, do dzisiaj ją pamiętam. Dokładnie tak. Bo wiecie co, też jest fajne właśnie, żeby to było, tak jak tutaj Tomek wspomniał, żeby to była taka afirmacja stopniowa, żeby się nie frustrował, że jeżdżę na, nie wiem, tam jakimś Mercedesem. Jest czarny, skóra, automat, jeżdżę nim. Nie, tylko wiecie co, to może budzić w tobie frustrację, to też jest metoda, możesz w ten sposób to wypowiadać, ale ja lubię też taką metodę, że mówię do siebie, ten Mercedes jest coraz bliżej mnie. Ja każdego dnia jestem coraz bliżej realizacji, ja jestem coraz bliżej tego Mercedesa, ja już czuję jego zapach, ja już go widzę, on tam czeka w tym salonie już na mnie. Każdego dnia jestem o krok bliżej, więc każdego dnia jestem coraz zdrowsza, każdego dnia to i to, jestem coraz lepsza, wyglądam coraz lepiej, jestem coraz bardziej zakochana, tak? Kolejna rzecz, jeśli masz w sobie takie programy, te negatywne z dzieciństwa, ze szkoły, z otoczenia, z pracy, to o czym mówiliśmy, że inni ludzie sugerowali ci i sugerują, że jesteś taki, a nie inny i niekoniecznie to się łączy z tym, jaki chcesz być, bo mówią, nie potrafisz, nie umiesz, nie dasz rady, no to też afirmacje robisz po to, żeby się wyzbyć tych programów. Więc jeśli będziesz robić to regularnie, codziennie, kilka razy dziennie, jeszcze pamiętaj, jak sobie napiszesz taką afirmację, to połóż rękę na sercu i to przeczytaj. Robisz wtedy takie połączenie ze swoim wnętrzem, tak? To, co czytasz, przechodzi gdzieś tam w głąb ciebie, połóż sobie rękę na głowę, niech to dotrze do twojej łepetyny, żebyś to zapamiętał, niech tam te wszystkie połączenia nerwowe zaczną działać, bo słuchaj, tak jak mówię, świadome wypowiadanie słów, to, co mówisz świadomie, to są rozkazy, jakie dajesz swojej podświadomości. Ona tutaj tylko cały czas czeka na to, co jej zasugerujesz.
I to jest tak, że to, co potem ta świadomość wypowie, to podświadomość bierze to jako swoje. I na przykład, jak zaczniesz myśleć o rozwiązaniu jakiegoś problemu, to twoja podświadomość zacznie kreować różne połączenia, rozwiązania, zacznie ci podpowiadać, w jaki sposób rozwiązać daną sytuację, dany problem. Kolejna rzecz, wyobrażaj sobie te swoje zmiany w szczegółach, tak jak mówiłam wcześniej. Dotknij, poczuj zapach, wyobraź sobie w szczegółach, jak wyglądasz, chcesz osiągnąć jakiś awans, to wyobraź sobie, co twoja druga połówka, co twoi znajomi mówią do ciebie, jak ci gratulują, jakich słów używają dokładnie, jak jesteś ubrany tego dnia, jak się zachowujesz, gdzie idziesz do restauracji uczcić ten sukces. Wiesz, to tak mi się teraz przypomniała taka historia, gdzie jako początkujący, wiesz, menadżer, zawsze chciałem mieć jakiś taki, wiesz, wypasiony włoski garnitur, na którego mi po prostu nie było zwyczajnie stać, bo one naprawdę były bardzo, bardzo drogie. Coś, co ja zrobiłem, poszedłem, wiesz, do sklepu z takimi garniturami i po prostu poprosiłem panią, żeby mnie w taki garnitur ubrała. I faktycznie ja się w tym sklepie tylko i wyłącznie przymierzyłem to. Ale słuchaj, to był jeden z najszczęśliwszych dni mojego życia. Po co ja w ogóle to zrobiłem? Ja zrobiłem to po to, żeby sobie w głowie zaprogramować, że ja te ciuchy za pewien czasookres już kupię. Ja sobie nawet napisałem to, słuchaj, w zeszycie, że ja taki garnitur kupuję. I co się okazało? Dokładnie w tym samym dniu, wyobraź sobie, Martyna, poszedłem do sklepu i kupiłem garnitur włoski. Tak jak sobie zaplanowałem, tak zrobiłem, tylko dlatego, że to, co mówisz, że warto czasami namacalnie dotknąć, macnąć sobie tej rzeczy, którą tak bardzo pragniemy, powąchać jej zapach, zobaczyć jej kolor, ubrać na siebie, żeby poczuć się, że ty już to masz. Wtedy mózg programuje, podświadomość zaczyna działać, wszechświat i tak nam to da, czy nam się to podoba, czy nie, i tak to dostajemy, bo ja kiedyś, wiesz, usłyszałem takie zdanie, że człowiek, stojąc, wiesz, pośrodku świata, gdzie padają te wszystkie dobre rzeczy na nas, jak ten taki deszcz ulewa, przecież deszcz spada zawsze równomiernie, tak? No ale przecież my się możemy schować pod jakimś daszkiem, coś na głowę nałożyć, wtedy już to nie pada. Tak samo działa, wiesz, z prawem przyciągania. Jeśli my się czaimy, wiesz, jak ten słoń w kukurydzy popularny, żeby nam nie spadło to, co chcemy, no to nie dostajemy, tak? No dlaczego są ludzie, którzy zarabiają dobre pieniądze? Co nas od nich odróżnia? Jedna rzecz nas tylko odróżnia. Mental. Tylko i wyłącznie mental. Ci ludzie są po prostu na lepszym poziomie mentalnym, dlatego oni potrafią zarabiać duże pieniądze. Dlaczego ktoś ma prawo jazdy? Ja na przykład autem nie jeżdżę. Dlaczego? Bo mam zbyt słaby mental, żeby to prawo jazdy zrobić. Jeżeli ten mental będzie na odpowiednim poziomie, to prawo jazdy zostanie zrobione. No bo co? No tak. No tak. To trzeba popracować nad twoim mentalem. Ale Martyna, ale to nie jest nic dziwnego. Każdy codziennie powinien pracować nad mentalem. Nie ma ludzi, którzy mają takie mentale już, wiesz, mega wypasione. Trzeba codziennie nad tym pracować, jak czegoś bardzo chcemy. I wbijemy sobie do głowy, czy poprzez te karteczki żółte, ja mam akurat białe, ty masz żółte, ktoś może mieć niebieskie, ktoś może używać mapy marzeń, gdzie sobie slajdami wkleja, bo też takie rzeczy robiłem, przyklejałem sobie karteczki, to jest świetny sposób, bo wtedy my to widzimy, my się z tym utożsamiamy, my czujemy ten zapach, my się już widzimy w tym aucie, my się widzimy w tych zajebiście czerwonych szpileczkach, my już schudliśmy te 30 kg i wypaliliśmy ostatnią fajkę dzisiejszego dnia, to kurczę, to się stanie, to po prostu się zwyczajnie w świecie stanie. Dobra, a poczekaj jeszcze, powiem wam tak, jest i wiecie co, jest jedna rzecz, której ludzie często, którzy zaczynają temat pracy z prawem przyciągania z afirmacją, nie do końca rozumieją, często robią błędną afirmację, bo wypowiadają słowo chcę, a w afirmacji nie ma prawa bytu takiego słowa, dlatego że wszechświat nas bardzo uważnie słucha i jeśli ja mówię cały czas, chcę mieć super samochód, chcę mieć super pracę, chcę mieć fajny dom, chcę być zdrowy, to wszechświat to, co słyszy, to słyszy chcę. I daje ci chcenie, po prostu będziesz miał jeszcze większe pragnienie. Więc zasada jest taka, że zawsze afirmacje wypowiadamy w pierwszej osobie, w
czasie teraźniejszym. Nie, że ja chcę, tylko że ja jestem. Ja mam to i to. Ja osiągnęłem, osiągam to i to, robię to i to. Słuchajcie, mam dla was takie ćwiczenie. Udostępnijcie tego live'a, udostępnijcie tego live'a, zróbcie nam ZUS. Lajki, udostępnienia i skomentujcie, dobra? Zalajkuj, udostępnij, skomentuj. ZUSik, proszę. Dobra, kochani, jest takie ćwiczonko fajne. Mam dla was propozycję. Uśmiechnijcie się. Uśmiechnij się. Wojtuś, uśmiechnij się. Słuchajcie, wykrzywiamy nasze mordki w podkówkę. Uśmiechamy się. Czy każdy się uśmiechnął? Wpiszcie w komentarzu na naszym czacie uśmieszek, buźkę uśmiechniętą. Uśmiechamy się i kładziemy rękę tutaj na klacie, na sercu i mówimy: jestem zajebista. Jestem zajebisty. Jestem super. Jestem super. Jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwy. Wszystko w moim życiu jest dla mnie dobre i przynosi mi coś dobrego. Wszystko, co spotyka w moim życiu, jest dobre. Dokładnie. Słuchajcie, jakie uczucia macie, jeśli ktoś wykonał to ćwiczenie? Wojtek, co poczułeś, jak się uśmiechnąłeś? Jak się uśmiechnąłem, wiesz co, od razu mam wrażenie, że mi się oczy podniosły troszkę bardziej. Nie wiem, czy to było widać, ale ja przynajmniej tak czułem. Jakbym się, wiesz, obudził za chwilkę. Przed chwilą się obudził, albo ktoś mi, wiesz, takiego plaskacza po buzi dał. Natomiast po wypowiedzeniu, wiesz, tych słów, mimo że takie proste, poczułem się, jakby mi ktoś zrzucił taki, wiesz, wór z cementem. Jeszcze dodatkowo powiedział: kurde, jaki ty fajny gościu jesteś. No, czasami, słuchajcie, trzeba się poklepać tam z tyłu po pleckach. Fajna jesteś, dasz radę, wierzę w ciebie. Słuchajcie, wiecie o co w tym chodzi? Kolejne ćwiczenie mogłoby być takie, że wyobraźcie sobie coś bardzo negatywnego. Osoba, którą kochacie, wpada pod samochód. Nie wiem, twoja matka, twój ojciec, twoja babcia, twoja siostra, twój brat, twoje dziecko, twój mąż, twoja żona. To jest straszne, ale przez chwilę, chociaż troszkę, wyobraźcie sobie taką sytuację. I wiecie, co się dzieje? Jesteś przerażony, jesteś zdołowany, chociaż to się nie wydarzyło. Chociaż to się nie wydarzyło, to czujesz straszne emocje. Czujesz strach, jesteś zdruzgotany, jesteś przerażony. Nie chcesz, żeby coś takiego się wydarzyło. Zobacz, jak mocno to, co sobie wyobrazisz, działa na ciebie, na twój organizm. Jak się uśmiechasz, to twój mózg jest poniekąd poszukiwany. Nawet jak sytuacja nie jest fajna, nie jest ciekawa i uśmiechasz się w tym momencie, to twój mózg dostaje informację: o, te mięśnie zadziałały w ten sposób, zaczynamy wydzielać dopaminkę, serotoninkę, endorfinki i coś się dobrego musiało wydarzyć. Twój organizm zaczyna zupełnie inaczej działać, gospodarka hormonalna jest zupełnie inna. Działa w taki sposób, jakby coś szczęśliwego, dobrego cię spotkało. A w momencie, kiedy sobie nawet tylko wyobrazisz coś tragicznego, to twój organizm zaczyna działać tak, jak w sytuacji stresowej. Zobacz, mimo że to cię nie spotkało, mimo że to się nie wydarzyło, to i tak ile negatywnych emocji objęło nad tobą kontrolę. Jak się chujowo przez chwilę poczułeś. Jaką potęgę, jaką siłę ma to, w jaki sposób myślimy. Więc pamiętajcie o tym, żeby zawsze być nastawionym pozytywnie. Nawet jak spotykają nas jakieś sytuacje niekomfortowe, to zawsze bądźmy nastawieni na rozwiązania. Myślmy dobrze i pozytywnie o innych ludziach. Ufajmy innym ludziom. Oczywiście wiadomo, do pewnego stopnia, ale jak będziemy pozytywnie nastawieni do ludzi, to będziemy to dobro dostawali w zamian. Jak będziemy też uśmiech wysyłać w drugą stronę. Myśl dobrze o sobie, o innych ludziach, myśl dobrze i pozytywnie o otaczającym cię świecie, że jesteś tu bezpieczny, że wszystko, co się dzieje wokół ciebie, przynosi ci coś dobrego. Ludzie, wiesz, też często swój humor uzależniają od słońca. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Ja często słyszałem, wiesz, takie zdania: czemu jesteś smutny? A, bo dzisiaj taka brzydka pogoda, jakby świeciło słońce, to by było lepiej. Kurde mol.
Przecież słońce świeci cały czas. Nie ma czegoś takiego, że słońce gaśnie. Że świeci, nie wiem, od 10 do 11, a potem idzie na piwo i nie świeci. Słońce świeci cały czas. To tylko od nas zależy, czy my to słońce w ogóle chcemy dostrzec. Bo jeżeli ktoś uzależnia tylko i wyłącznie od tego, że jest chmura, czy jej nie ma, ja myślę, że to nie do końca jest dobre jego nastawienie. Nastawienie powinno być takie, że to słońce świeci cały czas dla nas. Tylko my musimy je umieć zacząć dostrzegać. Bo mimo to, że wiesz, że są ludzie, którzy widzą słońce, świeci, piękna pogoda, 30 stopni, wszyscy w krótkich spodenkach biegają, dzieci się bawią, a ktoś, jeżeli sobie nie wbił do głowy pozytywnego myślenia, to i tak będzie siedział w kącie z taką miną. Jeszcze, zobacz, tutaj Marcin fajnie podpowiedział. Można power possessed, że też robić. Nie widziałam, że jest coś takiego. Dobra, ale sama to wykorzystuję instynktownie. Słuchajcie, jak macie właśnie jakąś rozmowę, czy ma się coś ważnego wydarzyć, to już pozycja zwycięzcy! Yeah! To pomaga przed stresującą rozmową. Mówi Marcin. Tak, zgadza się, praktykuję to. Słuchajcie, przed w ogóle każdą rozmową, przed każdym trudnym zadaniem robię sobie afirmację. Taką, że ja daje ludziom wartość i ci ludzie w zamian za tą wartość odwdzięczają mi się dobrą energią w postaci na przykład zapłaty za moją wiedzę, za moją pracę. I ja dzięki temu mogę zrealizować swoje jakieś cele, swoje marzenia. Słuchajcie, tak naprawdę nasze myśli, afirmacje, to co myślimy świadomie teraz, to są nasiona. A my jesteśmy ogrodnikiem i od nas zależy, jakie nasiona wysiejemy w tym naszym ogrodzie. A tak naprawdę to, co urośnie z tych nasion, właśnie to jak będziesz, te nasiona są dobre, te afirmacje, te nasionka, afirmacje, myśli są pozytywne, zasiejesz je w głowie, tutaj w tym swoim ogrodzie, to wyrosną z nich wielkie, potężne, fajne drzewa, które obrodzą w owoce. Chcesz coś zyskać, musisz najpierw, żeby twoje życie przynosiło ci jakieś owoce, chcesz coś zyskać, żeby coś do ciebie przyszło, to najpierw musisz zadbać o to, żeby te korzenie tej rośliny, która ma właśnie obrodzić owocami, żeby jej korzenie były zdrowe, żeby ona w ogóle mogła prawidłowo wyrosnąć, żeby była duża, żeby owocowała. Dlatego musisz zadbać o to, żeby to było prawidłowe też nasionko, pozytywne, dobre, świadomie zdecyduj o tym, tak, jakie nasionka tutaj siejesz, bo jak zasiejesz, pomyślisz coś złego, będziesz się afirmował negatywnie, że czegoś nie umiesz, nie dasz rady, to po prostu gówno z tego wyrośnie, tak, więc to ty jesteś ogrodnikiem w swoim ogrodzie, a twoje myśli są nasionami, to co z tego wyrośnie zależy od ciebie i myślę, że zbliżamy się, kochani, do końca. Ja się strasznie cieszę, że byliście z nami. Mam nadzieję, że ten live przyniósł wam wartość. Oczywiście, jak zawsze, bardzo dużo gadałam. Wojtek, dzięki ci wielkie. Ja również dziękuję. Jesteś idealnym przykładem. Dziękuję ci za dzisiejsze ćwiczenie. Serdecznie dziękuję. I poproszę o więcej. Dobra. Takie ćwiczenie, słuchajcie, róbmy sobie codziennie, kilka razy dziennie. Mówmy do siebie dobrze. Wojtek, dzięki wielkie, bo tak jak wspomniałam, nie dokończyłam, jesteś dla mnie przykładem osoby, która po prostu wzięła w garść swoje życie i ustawiła dokładnie tak, jak chciała, żeby wyglądało. Mimo, że była tak w czarnej dupie, tak jak ja kiedyś, tak? Bo też kiedyś byłaś w czarnej dupie, za przeproszeniem, i z niej wyszedłaś. No, słuchajcie, także trzymamy za was kciuki i pamiętajcie, to wy decydujecie o tym, z kim się zadajecie. W jakim otoczeniu po prostu przebywacie, tak? Czy to jest otoczenie, które będzie was budować, treści, które was będą podnosić, ciągnąć do góry, czy co będą ludzie, którzy was ciągną w dół i treści negatywne, które ciągną was w dół. Ja wam życzę, kochani, wszystkiego dobrego. Dajcie jeszcze tylko komentarz, czy było dobrze.
czy Wam się podobało, piszcie komentarz i udostępniajcie, udostępniajcie na swoich profilach, wyślijcie w wiadomości komuś, kto potrzebuje takiej informacji, takiej wiedzy, żeby sobie obejrzał naszego live'a. Będę Wam ogromnie wdzięczna, będzie mi miło, dlatego że jeśli Wy udostępnicie dalej tego live'a, to też wyjdzie z korzyścią dla mnie, nie ukrywam. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Dobrego dnia.